Na tym filmiku skupimy się na kwestii związanej z tworzeniem strony biernej w języku angielskim w czasie teraźniejszym prostym, czyli w czasie present simple. Jak mamy to już w zwyczaju, zanim przejdziemy tutaj na tę część tablicy, na której będę prezentował główne nasze zagadnienie, chciałbym na chwileczkę skupić się tutaj na tej części tablicy, gdzie przypomnimy sobie pewne zasady z naszej gramatyki języka polskiego, po to, abyśmy o wiele szybciej mogli załapać i zrozumieć zagadnienie właśnie związane z tworzeniem strony biernej w języku angielskim. Ok, do roboty. Mamy zdanie. Michał czyta książkę. To jest zdanie oznajmujące, zdanie wyrażone przez czasownik w stronie czynnej. Naszym zadaniem jest stworzenie w oparciu o to zdanie, zdania w stronie biernej. Zdanie to składa się z podmiotu, orzeczenia oraz dopełnienia. Jak w języku polskim, w czasie teraźniejszym, jak tworzone są zdania w stronie biernej? Zasada mówi o tym, iż dopełnienie ze zdania w stronie czynnej przekształcamy na podmiot, natomiast podmiot ze zdania w stronie czynnej przekształcamy na dopełnienie. No to tyle teorii. Spójrzmy, jak to wygląda w praktyce. Zatem dopełnienie musimy przekształcić na podmiot. Tutaj widzimy, że dopełnienie jest wyrażone poprzez przypadek biernik. Tak? Tutaj ta forma książkę jest charakterystyczna dla biernika. W tym miejscu zachęcam do zapoznania się z moim wcześniejszym filmikiem, na którym omawialiśmy kwestie związane z przypadkami w języku polskim. Ten filmik będzie bardzo pomocny do tego, co tutaj będziemy omawiać. Zatem tę formę, książkę, musimy przekształcić na formę mianownika. No ktoś może spytać, a po co nam mianownik? Już odpowiadam. Reguła mówi o tym, że dopełnienie musimy przekształcić na podmiot. A podmiot, proszę mi powiedzieć, wyrażony jest poprzez jaki przypadek? Oczywiście poprzez mianownik. Zatem tę formę charakterystyczną dla biernika musimy przekształcić na formę w mianowniku. Mianownik odpowiada na pytanie kto co. Zatem kto co? Książka. I tę właśnie formę napiszemy na początku zdania. Zapiszmy. Książka. Dobrze, co dalej? Musimy teraz ten czasownik w stronie czynnej przekształcić na czasownik w stronie biernej. Jak to się w ogóle robi? Dokładnie tak samo robi się w języku i niemieckim, i angielskim. Spójrzmy. W języku polskim wykorzystujemy do tego czasownik pomocniczy być w jednej z dwóch form. Albo w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej, albo w formie trzeciej osobie liczby mnogiej. Czyli są to formy albo jest, albo są. Kiedy będziemy stosowali formę jest, a kiedy formę są? Oczywiście jest to uzależnione od liczby rzeczownika w podmiocie. Tutaj mamy konkretny przykład, to jest książka, czyli jest to jedna książka, czyli jest to liczba pojedyncza. Zatem czasownik pomocniczy być musi być również zgodny co do liczby podmiotu, czyli musi występować w liczbie pojedynczej, czyli będzie to forma trzeciej osoby liczby pojedynczej jest. Zapiszmy. Książka jest. Po czasowniku pomocniczym musimy umieścić tak zwany imiesłów bierny od bezokolicznika czytać. Imiesłowem biernym od bezokolicznika czytać jest oczywiście czytany, ale imiesłów ten musi być zgodny również co do liczby i co do rodzaju, zgodny oczywiście z rzeczownikiem w mianowniku. Tutaj mamy konkretny przykład książka, liczba pojedyncza i rodzaj żeński. Zatem nie może być jest czytany, tylko będzie jest czytana. I tak właśnie zapiszmy. Książka jest czytana. I teraz, zgodnie z naszą zasadą, podmiot ze zdania w stronie czynnej musimy przekształcić na dopełnienie. Jak to robimy? Bardzo prosto.
Książka jest czytana przez kogo? Oczywiście, przez Michała. W ten sposób zapiszmy to przez Michała. I w ten oto sposób stworzyliśmy zdanie w stronie biernej w oparciu o to pierwsze zdanie wyrażone czasownikiem w stronie czynnej. Zatem Michał czyta książkę, to jest zdanie w stronie czynnej, natomiast zdanie w stronie biernej wygląda następująco. Książka jest czytana przez Michała. Ok, zrobiliśmy pierwszy przykład. Teraz drugi. Oglądamy filmy co niedzielę. Spójrzmy teraz na to zdanie, gdzie mamy podmiot. Podmiot jest tutaj ukryty. Podmiot jest domyślny. W języku polskim jest to dopuszczalne, natomiast w języku angielskim i niemieckim i wielu jeszcze innych językach podmiot musi być wyrażony albo poprzez na przykład zaimek, bądź też jakiś inny rzeczownik. Oglądamy, czyli tutaj w tym kryje się podmiot wyrażony zaimkiem my, tak? Co zaznaczyłem tutaj poprzez tę charakterystyczną końcówkę dla tego czasownika kolorem niebieskim my. Sam wyraz oglądamy jest oczywiście orzeczeniem, jest to czasownik. Tutaj mamy dopełnienie, filmy, no i tutaj to jest, naturalnie to jest okolicznik czasu. Oglądamy filmy. Zatem zgodnie z naszą regułą, chcąc stworzyć zdanie w stronie biernej, musimy dopełnienie ze zdania w stronie czynnej przekształcić na podmiot. Patrzymy na formę tego wyrazu, filmy. Jest tutaj, jest ta forma charakterystyczna dla biernika, ponieważ oglądamy kogo co, czyli jest to biernik w liczbie mnogiej, filmy. Zapiszmy to tutaj sobie z literką B. Tu jest biernik. Musimy teraz tę formę przekształcić na mianownik. Akurat tak w tym przypadku jest, że ta sama forma występuje zarówno w bierniku, jak i w mianowniku. Kto co? Filmy. Kogo co widzę? Filmy. Ta sama forma. Zatem napiszmy tę formę właśnie na samym początku nowego zdania. Filmy. I to już jest nasz podmiot. To było dopełnienie. Tutaj jest już podmiot, który jest wyrażony jakim przypadkiem? Oczywiście mianownikiem. Mianownikiem. Teraz musimy przekształcić ten czasownik w stronie czynnej na czasownik w stronie biernej. Jak to robimy? Dokładnie analogicznie do tego powyższego przykładu. Stosujemy czasownik pomocniczy być. Pamiętamy, że musimy zastosować jedną z dwóch form. Albo formę jest, albo są. Jest to uzależnione od liczby rzeczownika w podmiocie. Tutaj jest filmy, czyli liczba mnoga. Zatem czasownik pomocniczy będzie również występował w liczbie mnogiej, czyli wybierzemy formę charakterystyczną dla trzeciej osoby liczby mnogiej, czyli jest to forma oczywiście są. Filmy są i teraz, tak jak w powyższym przykładzie, musimy wstawić imię słów bierny od bezokolicznika oglądać. Imię słowem biernym od bezokolicznika oglądać jest oglądany, ale imię słów ten musi być zgodny co do rodzaju i co do liczby z rzeczownikiem w podmiocie. Tutaj jest filmy, czyli jest to oczywiście liczba mnoga, czyli będzie filmy są, nie będzie oglądany, tylko oglądane, prawda? I tak właśnie zapiszmy. Oglądane. Teraz, zgodnie z naszą zasadą, musimy przekształcić podmiot ze zdania w stronie czynnej na dopełnienie. Pamiętamy, że podmiotem jest tutaj podmiot domyślny my i musimy go przekształcić na dopełnienie. Jak to robimy? Spójrzmy na powyższy przykład. Poprzez zastosowanie pytania przez kogo? Filmy są oglądane przez kogo? Tutaj było my. Oczywiście przez nas. I tak właśnie zapiszmy. Są oglądane przez nas. Natomiast okolicznik czasu co niedzielę przepisujemy bez zmian.
I stworzyliśmy kolejne zdanie w języku polskim w czasie teraźniejszym w stronie biernej. Mamy filmy są oglądane przez nas co niedzielę. W oparciu o zdanie w stronie czynnej oglądamy filmy co niedzielę. Dokładnie tak samo, taka sama zasada odnosi się do tworzenia strony biernej w języku angielskim czy w języku niemieckim. Dokładnie tak samo. Spójrzmy. Mamy zdanie. His brother reads a newspaper. Czyli jego brat czyta jakąś gazetę, tak? Zasada mówiła, że chcąc stworzyć zdanie w stronie biernej, musimy wpierw zamienić dopełnienie ze zdania w stronie czynnej na podmiot. W języku angielskim mamy to ułatwienie, że nie ma przypadków. No inaczej to wygląda w języku niemieckim. Zatem a newspaper przenosimy na początek nowego zdania. Zapiszmy. A newspaper. I teraz, spójrzmy teraz, co dalej musimy zrobić. Musimy przekształcić czasownik występujący w stronie czynnej, tutaj mamy reads, na czasownik występujący w stronie biernej. Jak to robimy? Poprzez, dokładnie tak samo jak w języku polskim, poprzez zastosowanie jednej z dwóch form czasownika pomocniczego być. Być, czyli w języku angielskim to be. W języku polskim była to forma albo jest, albo są. Czyli odpowiednio w języku angielskim będzie albo is, albo are. Tak? Czyli trzecia osoba liczby albo pojedynczej is, albo liczby mnogiej are. Od czego jest uzależnione to, ta forma? Od liczby rzeczownika w podmiocie. Mamy a newspaper, czyli jest tu mowa o ilu gazetach? Oczywiście o jednej gazecie. Zatem mamy liczbę pojedynczą, zatem czasownik pomocniczy to be będzie występował również w liczbie pojedynczej, czyli trzecia osoba liczby pojedynczej to jest oczywiście forma is. Po tej formie w języku polskim co dodawaliśmy? Imię słów bierne, tak? Oglądane, czytana. W języku angielskim dokładnie robimy tak samo. Imię słów bierne w języku angielskim to jest tak zwana druga forma czasownika, bądź też past participle. Past participle, czyli druga forma, czyli imię słów bierne od czasownika, od bezokolicznika angielskiego to read, jest read. Pisze się dokładnie tak samo, ale wymawia się inaczej. Spójrzmy, is read, czyli jakaś gazeta jest czytana. No i teraz ten podmiot ze zdania wyrażonego czasownikiem w stronie czynnej musimy przekształcić na dopełnienie. Jak to robimy? Dokładnie tak samo jak w języku polskim. Zadajemy pytanie przez kogo? By whom? By his brother. Przez jego brata. Zapiszmy więc. A newspaper is read by his brother. I mamy poprawnie stworzone właśnie zdanie w stronie biernej w oparciu o zdanie wyrażone czasownikiem w stronie czynnej. Czyli mamy a newspaper is read by his brother. Gazeta jest czytana przez jego brata. Spójrzmy na drugi przykład. They watch movies once a week. Co to znaczy? Oni oglądają filmy raz w tygodniu, raz na tydzień. Chcemy teraz stworzyć w oparciu o to zdanie, wyrażone oczywiście czasownikiem w stronie czynnej, stworzyć zdanie w stronie biernej. Jak to robimy? Analogicznie do tych wcześniejszych trzech naszych przykładów. Patrzymy na układ zdania. Mamy podmiot they, który w zdaniu w stronie biernej przejdzie nam na dopełnienie. Mamy czasownik, czyli orzeczenie watch, które będziemy musieli zamienić na stronę bierną. I mamy dopełnienie movies, czyli filmy, które będzie stanowiło, które będziemy musieli przekształcić na podmiot. No i mamy tutaj także okolicznik czasu, który przepiszemy once a week. No to do roboty.
Na początku zdania musi znajdować się podmiot, który jest dopełnieniem w zdaniu w stronie czynnej. Czyli to jest movies, tak? Filmy. Film, jak to będzie to zdanie, jak będzie wyglądało w języku polskim w stronie biernej? Mamy oni oglądają filmy raz w tygodniu. Czyli to zdanie będzie wyglądało tak. Filmy są oglądane przez nich raz w tygodniu. Zgadza się? I dokładnie tak samo musimy to wyrazić w języku angielskim. Czyli to dopełnienie staje się naszym podmiotem. Przepisujemy. Movies. No i teraz musimy przekształcić czasownik watch na past participle. Plus, oczywiście dodając odpowiednią formę czasownika pomocniczego to be. Jaką formę przyjmie czasownik pomocniczy to be? Formę is czy formę are? Pamiętamy, że przyjmie on taką formę, która odpowiada liczbie rzeczownika wyrażonego tutaj w podmiocie. Tutaj mamy movies, czyli filmy, liczba mnoga. Zatem czasownik pomocniczy to be musi być wyrażony również w liczbie mnogiej, w trzeciej osobie. Zatem jest to forma oczywiście are. I tak też zapiszemy. Are. No i teraz przekształcamy czasownik watch na imię słów bierny w języku angielskim, czyli druga forma czasownika, lub też past participle. W tym przypadku jest to czasownik regularny, czyli dodajemy końcówkę ed, czyli jest to forma watched. Movies are watched, czyli filmy są oglądane. I teraz musimy ten podmiot ze zdania w stronie czynnej przekształcić na dopełnienie. Jak to robimy? Dokładnie tak samo. By whom, przez kogo? Movies are watched by whom? Filmy są oglądane przez kogo? By, przez nich, by them. Tak? I tak właśnie zapiszemy dopełnienie. By them. A okolicznik czasu oczywiście przepiszemy bez zmian. Once a week. Przeczytajmy teraz całe to zdanie. Movies are watched by them once a week. Przetłumaczmy. Filmy są oglądane przez nich raz w tygodniu. W ten oto sposób właśnie przekształciliśmy dwa zdania wyrażone przez czasowniki w stronie czynnej na dwa zdania w stronie biernej. Nie jest to trudne, ale wymaga ćwiczenia. Na mojej stronie internetowej waszanauka.pl odnajdziecie ćwiczenia do tworzenia strony biernej w czasie present simple. Wejdźcie sobie tam, przećwiczcie, bo naprawdę to zagadnienie wymaga przećwiczenia tutaj tego materiału. Przewińcie sobie jeszcze raz od początku. Skupcie się głównie tutaj na tej części, na której prezentowana jest gramatyka z języka polskiego, ponieważ jeżeli to zrozumiecie, opanowanie tego materiału, to już będzie naprawdę pikuś. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.